Pierwsze masowe represje dotknęły osoby narodowości polskiej żyjące w Związku Sowieckim już w 1935 roku. Wiązało się to z zaostrzeniem kolektywizacji i antypolską propagandą. Starano się w ten sposób złamać opór miejscowych Polaków, próbujących się przeciwstawić zabieraniu gospodarstw rolnych. Szacuje się, że w latach 1936-1938 przesiedlono do Kazachstanu około 60 tysięcy Polaków, z których większość nie powróciła do swoich poprzednich miejsc zamieszkania. Ich potomkowie do dziś stanowią najliczniejsze grono wśród kazachskiej Polonii.